dzisiejszym wydaniu kroniki burzliwe obrady Rady Powiatu. Marian Gąszcz złożył dymisję. W firmie Jamar prezentacja ekologicznych systemów grzewczych. Z projektu porządku obrad już wynikało, że kolejna sesja Rady Powiatu będzie dłuższa od dotychczasowych. Sama ocena stanu bezpieczeństwa publicznego, jaką przedłożył członek zarządu Wiesław Basiak, zajęła ponad 20 minut, nie mówiąc o innych przedstawianych informacjach i sprawozdaniach. Poza tym radni mieli do przegłosowania 10 projektów różnych uchwał, w tym także i takie, które dotyczyły zmian w budżecie. Podczas przedstawiania projektu uchwały przez naczelnika Szymona Białego doszło do utarczki słownej pomiędzy nim a radnym Michałem Pękalą. Uwaga radnego dotycząca spóźnień i niekompetencji naczelnika podczas obrad komisji rady spowodowała niekulturalną reakcję pana Białego, co z kolei zaowocowało reakcją przewodniczącego Skowrona. Niestety, pomimo oczekiwań części radnych, jak również wyborców, na tej sesji nie doszło do dymisji bądź odwołania członków zarządu i przewodniczącego rady. Jedynie wiceprzewodniczący Marian Gąszcz uprzedził głosowanie nad wnioskiem o jego odwołanie i złożył dymisję z pełnionej funkcji. Wychodząc naprzeciw radnym, którzy złożyli wniosek, składam rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego. Taki wniosek miałem złożyć wcześniej. Koledzy z grupy i koleżanki z grupy, jak to się mówi, G10, prosili mnie, żebym takiego wniosku nie składał, ale dzisiaj już myślę, że czas nastał, żeby ten wniosek złożyć. Jednocześnie chcę powiedzieć, że środki, które otrzymywałem, przekazałem na cele społeczne. Dziękuję. Od jakiegoś czasu firma Jamar zajmuje się również oprócz wyposażeniem, sprzedażą wyposażeń łazienek, również i ekologicznymi systemami grzewczymi. Dzisiaj mamy w Końskich w firmie Jamar przedstawicieli, zaraz będziemy z panem rozmawiać, i firmy Ulrich, która współpracuje z producentem właśnie takich kolektorów słonecznych. Proszę powiedzieć, jak to się sprzedaje? Czy w ogóle warto jest tym się zajmować i tego typu urządzenia proponować klientom? Jak najbardziej jest warto. W tym momencie również ze względu na dotację. 45% od całej kwoty montażu. Tą dotację może praktycznie dostać każda osoba, która ma zdolność kredytową i która jest właścicielem budynku jednorodzinnego. My jako firma Jamar zajmujemy się profesjonalnie tym montażem, czyli od podstaw przyjeżdżamy do klienta gratisowo, czyli wyceniamy, sporządzamy ankietę, przygotowujemy taką ofertę. No przede wszystkim ofertę, która spełni oczekiwania klienta, tak? Bo po to jedziemy, aby ta ciepła woda, najczęściej ciepła woda w domu jednorodzinnym, została zabezpieczona nawet w ciągu 90-80% w skali roku zapotrzebowania na ciepłą wodę. Powiem tak, że dzisiaj będzie również organizowane spotkanie dzięki przychylności wójta gminy Radoszyce. Będzie to spotkanie informacyjne, gdzie dla mieszkańców, wstęp wolny dla każdego o godzinie 16 i tam również będą wyjaśnienia. Jeżeli ktoś nie może dotrzeć, zapraszamy do Końskich, do Jamaru, tu udzielamy wszelkich informacji, mamy przeszkolony personel, jak i również wykwalifikowanych monterów, którzy te zestawy solarne instalują u klientów. A jeśli ktoś się zdecyduje, to czy musi całą sumę, całą kwotę, całą gotówkę wyłożyć ze swojego portfela, czy jest jakaś szansa na to, żeby dofinansować montaż i zakup tych urządzeń? Jak najbardziej. Narodowy Fundusz sobie zastrzegł jedno prawo. Musimy wziąć na to kredyt. Kredyt w kilku bankach. Najczęściej polecamy banki spółdzielcze. Jest tutaj taki, mamy również przedstawicielkę, panią Violettę, która w sposób profesjonalny załatwia te wszystkie formalności. Jeżeli chodzi o projekt, jeżeli chodzi o dokumentację, to wszystko wypełniamy my, także klienci tak naprawdę trzy razy są w banku, najpierw z ofertą, później podpisując umowę i na końcu z całym protokołem odbioru, który również my wypełniamy. 45% to jest naprawdę wiele od całkowitej kwoty montażu. Każdy klient, bo każdy mówi o kwotach, podchodzimy indywidualnie, musimy zobaczyć budynek, zobaczyć kotłownię, doradzamy, rozmawiamy i wtedy podejmujemy decyzję, gdzie ten kolektor ma być. No wiadomo, strona południowa, najbardziej efektywna i wtedy klienci decydują się. Powiem szczerze, no mamy, żeby się nie chwaląc, 100% zadowolonych klientów, którzy nas dalej polecają. Bardzo dużo mamy zamontowanie w gminie Strachowice i myślę, że również to wpłynie na gminę Końskie, że tutaj się rozpropaguje, że będziemy również mieli kilkadziesiąt, tak jak w gminie Strachowice, montażów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Pan jest przedstawicielem firmy Ulrich z Warszawy, która współpracuje z producentem tych urządzeń. Proszę powiedzieć, jakby Pan zachęcał ludzi do tego typu instalowania sprzętu, który ogrzewa wodę, może ogrzewać również pomieszczenia. Dlaczego właśnie akurat tego producenta należałoby proponować potencjalnym przyszłym klientom? Proszę Pana, muszę wyjaśnić, ja jestem przedstawicielem producenta, bo Ulrich jest producentem i dystrybutorem na Polskę zestawów, pełnych zestawów solarnych, i to zarówno płaskich, najnowszej generacji, to co mamy tu z tyłu, Bluetek, jak również rurowych, które też mam próbkę tutaj, które my produkujemy. I proszę Pana, no, zachęcałbym ludzi w ten sposób, że praktycznie całe lato od stycznia, prawda, mają ciepłą wodę użytkową w nadmiarze. A jeżeli chodzi o zestawy solarne tego typu heatpipe, to również zimą dogrzeje tą wodę, prawda, bez słońca on dogrzeje do 16, 17, 18 stopni Celsjusza, a zdarzają się wypadki, że słońce się pokazuje zimą, jest minus 30 stopni Celsjusza i proszę Pana, mamy wodę podgrzaną do 50, 45. Także gwarantuję to ludziom, szczególnie tym, którzy mają kotły stałopalne, prawda, że nie muszą dokupywać jako groszku węgla i przepalać raz na dzień, czy dwa razy, czy co drugi dzień. Natomiast jeżeli chodzi o kotły gazowe czy olejowe, to ten fakt, że zimą podgrzewa do jakichś 17-18 stopni Celsjusza, to są nieprawdopodobne oszczędności w kosztach gazu i czy w kosztach oleju. Prawda? Także zachęcałbym, szczególnie w tej chwili przy dotacjach bankowych z Narodowego Funduszu, to ceny, proszę Pana, zakupu. Udział własny mieszkańców jest od 5800, powiedzmy, do 7000. To nie jest wiele. Zestawy solarne z montażem brutto z firmą Yamar, prawda, od 12000 do 17000, już są wyszukane najnowszej generacji zestawy. Wcześniej, kiedy poza kamerą rozmawialiśmy, mówił Pan o bardzo wydłużonym czasie gwarancyjnym, jaki udzielacie Państwo na te urządzenia. Proszę tutaj nam przybliżyć również tę sprawę. Więc chciałem zaznaczyć, że my specjalizowaliśmy się na... Zrobiliśmy coś takiego, weszliśmy w solar jakieś 11 lat temu i rozmawialiśmy na początku z producentami, żeby pochwycić i nauczyć się tego. No i z kim nie rozmawialiśmy, każdy miał najlepsze, prawda? Więc zrobiliśmy taki manewr, że kupiliśmy wszystkie systemy, zamontowaliśmy u nas na laboratoriach naszych na Modlińskiej w Warszawie i przeprowadziliśmy przez półtora roku badania. Dwie osoby brały pomiar, prawda, naświetlenia, pomiar ciepłej wody, jaka temperatura. I co się okazało, że najlepsze wyniki uzyskaliśmy właśnie w tych próżniowych, całoroczne, prawda, bo ten, który tutaj mamy, to ma niesamowite osiągnięcia w okresie letnim. Te dwa miesiące to już super, a potem sprawność jego spada. Natomiast te, w tych okresach dwóch miesięcy, kiedy ten ma najwyższą sprawność, one mają nieco niższą, ale za to są niesamowite okresy przejściowe. Prawda? Doszło do tego, że mamy taki zestaw wyposażony w te rury, który wspomaga centralne ogrzewanie. Jeżeli ktoś ma na przykład dużo ogrzewania podłogowego, to ja miałem telefon taki w grudniu, trzy tygodnie przed świętami, zadzwonił do mnie pan, który zakupił sobie taki zestaw do wspomagania centralnego. Ja mu powiedziałem, że on będzie miał pożytek z tego do wrzesień, październik. On zadzwonił do mnie trzy tygodnie przed świętami: pani Kalowski, pan mnie oszukał. Wie pan, krew odpłynęła mi, bo mówię, no oszukałem, o co chodzi? Dopiero jak mi powiedział, w jaki sposób, że ja mu powiedziałem, że wrzesień, październik będzie korzystał, tymczasem mówi, prawda, ja pierwszy raz włączyłem piec dopiero, trzy tygodnie przed świętami. Czyli od razu widzimy, jakie oszczędności miał w kosztach, prawda? Czyli co, zachęcamy te osoby, które zechciałyby zapoznać się z funkcjonowaniem, z użytkowaniem, z cenami tych urządzeń, do tego, aby kontaktowały się z firmą Yamar, która mieści się w Kojskich przy ulicy Lipowej, tak? Tak jest, tak. I jeszcze chciałem zaznaczyć, bo słusznie Pan wspomniał, to jest ewenement, bo ten kolektor solarny, który tutaj prezentujemy, jest to austriackiej produkcji, jest to największy producent kolektorów solarnych w świecie. Oni produkują około 1 000 000 m² rocznie. Gdyby położyć na drugiej stronie naszych polskich producentów, to VAT, Hewalek, wszyscy inni w sumie nie są w stanie tego wyprodukować. I rzeczywiście ze względu na jakość i trwałość, to jest laserowy spaw laserem, ten kolektor ma 20 lat gwarancji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję.